Generalnie Iga od dzieciństwa zawsze rywalizowała ze swoją starszą siostrą, tak? Ja trochę się śmieję, że dzięki Agacie, czyli siostrze, doszła tu, gdzie doszła, bo zawsze ta rywalizacja gdzieś tam była i to na każdym gruncie. To jest niestety pokłosie pracy z Darią Abramowicz i faktycznie ona nie patrzy w te drabinki. Faktycznie ma, sama sobie zarzuciła takie jakby, tak naprawdę ma za mało treningów na trawie, no i dlatego tak to wygląda. Jest z nami Tomasz Świątek, ojciec Igi i organizator turnieju Warsaw Open w Warszawie. Rok temu Iga nie ukrywała, że dużym problemem było dla niej pora rozgrywania turnieju na mączce. Czy to był właśnie główny powód zmiany nawierzchni na hard, na korty twarde? Jeden z głównych powodów, tak, bo faktycznie była taka kwestia poruszona i zależało na tym, żeby po prostu już nie mieszać po trawie tych nawierzchni, bo faktycznie dosłownie tydzień po tym turnieju naszym warszawskim ona wyjeżdża po prostu do Ameryki i tam będzie miała następny tur i tam już jest wszystko grane na nawierzchni twardej, więc no to jest ukłon w tym kierunku. Korty w Warszawie mają przypominać te na US Open, czyli dodatkowe ułatwienie, jeżeli chodzi o przygotowania do US Series. Jak dużym wyzwaniem było stworzenie takich kortów w Warszawie w stosunkowo krótkim czasie? Przyznaję się, że nie uczestniczyłem w tej całej procedurze, bo to robiła Legia. No to oni są właścicielami tych kortów i oni jakby ten ciężar wzięli na siebie. Aczkolwiek oni wcześniej się deklarowali, że takie jakby zobowiązania brali pod uwagę. I to jest tak, że my jako organizatorów wchodzimy na te korty dosłownie na tydzień przed i tydzień w trakcie organizacji, a później te korty są jakby do dyspozycji Legii, więc ja tutaj no niewiele mogę z tymi kortami zrobić. Oczywiście dostosowali tą nawierzchnię do takich potrzeb, jakie są wymagane i to jest jedyny warunek, tylko tyle. Przenosimy się z Warszawy do Londynu. Rok temu Iga jeszcze mówiła, że nie rozumie tej nawierzchni trawiastej. Teraz bije od niej niesamowita pewność siebie. Świetnie zaczęła sezon na trawie. Zaskoczony pan jest, jak szybko Iga przystosowała się do tych kortów trawiastych? No nie, dlatego że ja już to powtarzałem kilka razy. No ona generalnie dorasta, dojrzewa i ona dzisiaj ma już te swoje kilka lat w tym turze. Oczywiście to jest tak, że to, co ona powiedziała ostatnio chyba na którejś z tych konferencji, że po prostu tak naprawdę ma za mało treningów na trawie, no i dlatego tak to wygląda. To, co zrobili w tym roku, czyli pojechali na kilka dni do Niemiec i tam potrenowali i później wzięli udział w tym turnieju, tej 250 w tym Bad Homburg, to po prostu pozwoliło jej jakby uwierzyć, poczuć i wyczuć, tak, tą nawierzchnię. Uważam, że to jest jedyna chyba słuszna droga i zobaczymy. No, mam nadzieję, że to, co teraz ona gra, bądź jakby w jakiś sposób gra, no, powalczy, no. Legendarna Chris Evert, wręczając Idze puchar po triumfie w Roland Garros, powiedziała ciekawą rzecz, że niektóre mistrzynie są już syte po wygraniu jednego dużego turnieju. O Igi dostrzega taką ciekawą cechę, którą widziała też u siebie Martina Navratilowej, Sereny, że ona ciągle chce więcej wygrywać. Czy to jest cecha, którą już pan widział w Idze, jak była mała, czy to jest coś, czego nabrała już jako dojrzała osoba i zawodniczka? Znaczy, generalnie Iga od dzieciństwa zawsze rywalizowała ze swoją starszą siostrą, tak? Ja trochę się śmieję, że dzięki Agacie, czyli siostrze, doszła tu, gdzie doszła, bo zawsze ta rywalizacja gdzieś tam była i to na każdym gruncie. Oczywiście, no to była zdrowa rywalizacja, aczkolwiek Agata nie czuła, że jest zgoniona, więc nie uciekała, natomiast Iga zawsze goniła. I to jakby ta była zasadnicza różnica. No dzisiaj to tak trochę... to jest dobre, bo generalnie Iga sobie wyznacza nowe cele. Nie wiem do końca, jaki ten najbliższy cel jest. Wiem, że robi wszystko, żeby po prostu jak najdłużej zostać liderką rankingu WTA. I to jest fajne, bo ja z tego powodu się bardzo cieszę. Wiadomo, że każdy następny rok będzie trudniejszy, no bo tu głównie się sprowadza do obrony punktów. No, jeden krok zrobiła w tym roku. Mam nadzieję, że i zrobi drugi. Jutro mecz z Hiszpanką Soribes Tormo i już troszkę się zaczęło pompowanie balonika, że ta drabinka jest bardzo korzystna, dużo korzystniejsza niż w poprzednich dużych turniejach. Rzeczywiście jest tak, że Iga nie patrzy w tą drabinkę, tak jak mówi, czy jednak widzi, że otwiera się fajna możliwość i jakby ta presja trochę rośnie?
To jest niestety pokłosie pracy z Darią Abramowicz i faktycznie ona nie patrzy w te drabinki. Faktycznie ma, sama sobie zarzuciła takie jakby, no taki jakby obowiązek albo właściwie taki jakby zwyczaj, że robi krok po kroku, czyli jakby będzie się dzisiaj przygotowywała do tego meczu, który zagra jutro i to jest jakby dobre. Nie patrzy, jaka będzie przeciwniczka i powiem szczerze, no warto nawet, żebyśmy wszyscy się tego uczyli, bo no to wy dziennikarze pompujecie te baloniki i to wy. To prawda. I to wy jakby staracie się jakby wyjść przed szereg, bo każdy uważa, że będzie mądrzejszy, ale no to czasami nie służy, powiedzmy, wynikowi albo końcowemu rezultatowi. Jeszcze na koniec zapytam o sponsorów. Ostatnio troszkę się pozmieniało. Doszło Porsche, doszło Oshi. Czy planowane są jeszcze konkretni kolejni mecenasi, którzy dojdą do tej stajni mecenasów IGI? No coś jest planowane, ale niestety nie mogę o tym powiedzieć, no bo nie będę tego ujawniał. Wiadomo, że to wszystko w swoim czasie się ujrzy światło dzienne, więc jakby tutaj musimy poczekać, no ale tak. Dzięki bardzo.